Duch rozgrywa, trzeba, da się czepiosz! I kotletów nie było, tak. Cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, miała być dzisiaj etapówka, jednak pogoda jutrzejszego dnia jest bardzo kiepska. W ramach sprawdzenia warunku zobaczymy, jak jest na Skrzycznym, ale to wszystko się okaże, bo po południu mają być opady, więc wszystko się okaże w trakcie dnia. I teraz jeszcze nie jedziemy przez 3 dni, bo tam będzie ultra dużo ludzi. Wspinamy się taką ścieżką, omijacie krzywą chatę, na pierwszym rozwidleniu w prawo, drugie rozwidlenie w prawo i dojeżdżacie do takiego właśnie wąwozu, którym wjedziecie na niebieski szlak, który biegnie pod Błatnią, na którym my właśnie teraz się wspinamy. Dojeżdżamy do niebieskiego szlaku, który biegnie właśnie z Wapienicy na Błatnią. No i sobie śmigamy szlakiem. Nie, to jest mój rower i będę mówiła ja. Kazałeś mi, to go kupiłam, no taka prawda. Brawo! Tak jest, no i... To może jakiś taki, wiecie, szlak ekstra super, ale bardzo szybki i bardzo trudny dla roweru, bo jedzie się szybko, po kamieniach się przelatuje, cierpią na tym zawsze obręcze i opony. Wytrzymały, nie ma problemu. Lidzior? Co? Jak stan? No, przyjechałam, ja chyba. Stoję, to przyjechałam. Nie, ty to pięknie zrobiłaś. W linii prostej do strumyka mamy 6 km. Olać strumyk, jechać na Buczkowice. 4 godziny mamy. Do czego? Do potencjalnych opadów. Ale już nie dojedziemy gdzie? Na Skrzycznym jesteśmy za 1,5 godziny, zjeżdżamy. Wykorzystujemy zalety tego, że się szwendamy po okolicy. Odpuszczamy strój, ponieważ za ile? Za chwilę. Nie, deszczą i będziemy w dupie. Idziemy. Koniec. Wykupię. Koniec tego. No to dobra. No to piju tam gdzieś. Ty, ale patrz, to jest jakiś ten. Co? Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Ty, ale to jest jakaś ścieżka narysowana. No jest. Jedź tu. Jedź pierwsza. Zbieraj wszystkie pająki, jedź. Najlepiej litkę przodem. Dobra.
pojechaliśmy do Szczyrku, takim wiecie, sutro on site. I teraz nie lecimy, moglibyśmy tam enduro trailsami troszkę podjechać, ale bijemy jak najkrótszą drogą, która tam wbija się pod środkową stację wyciągu, bo to jest chyba niebieski albo czerwony szlak na Skrzyczne. Także kierunek Skrzyczne. I wszystko na eko. I wszystko na eko. Cały tutaj ta nartostrada, jak to się nazywa? Od środkowej stacji. To tym bardziej, no. A teraz po schodach podjedź ty. Słuchaj, ja sobie, wiesz co, ja sobie przytroszę tutaj to, co mam z Lita. Jeden, nie jeden, najlepszy szlak w Beskidzie Śląskim, umownie czerwony do Buczkowic. Kuźwa, widziałeś? Czy ty to widziałeś? Widziałeś to? Słuchajcie, trzeba jeździć, bo trailsy też są fajne. Kurka cała, nie? I po prostu nic was nie zaskoczy tutaj, ale ten szlak jest po prostu genialny. No szlak to szlak, no. Fajny ten. Za to dużo gadać. Co? No. Podpalimy pan? Tak. O, ta sekcja to nie jest łatwa sekcja. Wcześniej w ogóle do niej nie podeszłaś na Giantie, nie? Sprowadzałam. Wcześniej sprowadzałaś. I no, Litka to zjechała, także no to co mówiliśmy wyżej, jeździcie trailsy, ale miejcie na uwadze, żeby to wykorzystywać właśnie w enduro, jadąc, wiecie, w szlakach, które was zaskoczą, które są no, o wiele trudniejsze niż trailsy właśnie ze względu na nieprzewidywalność. Tak, nie wolno przeszkadzać rowerkowi. Niech jedzie. Tak. Puścić temu rowerkowi. Szczególnie. Temu? Nie, ogólnie. Ogólnie. Kiedyś ktoś mi dał taką właśnie radę. Puść no tak, no. Nie przeszkadzaj rowerkowi. No nie, no bo koło robi tylko jedną czynność. Albo skręca, albo hamuje. Jak robisz te dwie czynności, to jedna będzie nie halo. Dobrze, my się rozbieramy w tej chwili i w sensie ochronki, szczęki i mamy 1581 metrów przewyższenia już w tej chwili. Wbijamy na Klimczok. 200 metrów. Wcieramy pod schronisko na Klimczoku, za nami Skrzyczne, pięknie, jasna pogoda gdzieś tam w oddali, jednak nad nami taka jest lekka mrzawka. Cóż, my się kierujemy teraz w stronę Szyndzielni, szczytu Szyndzielni, skąd zaczyna się
Jedna z lepszych trasek tutaj w rejonie. Borsuk. Rura w dół. Go! Tu się napijemy, do następnego czaju. Ale jestem malutka i mało ważę. No właśnie. Był bardzo fajny trip, bo żeśmy zrobili pierwsze takie typowe all mountain, nawet cross country. Wyjechaliśmy na stołów, tutaj podjechaliśmy jakimiś szutrami, zjechaliśmy szutrami do chaty wujadoma, potem fajny singiel. Potem zdecydowaliśmy, że nie jedziemy na strumyk, tylko na Skrzyczne. No i Buczkowice, potem Borsuk na koniec. Coś pięknego. 2200 metrów przewyższenia, 45 km, czyli taki akuratny, fajny trip. I przed deszczem się zdążyli. Tak. To co w moim przypadku. To był naprawdę dobry dzień. Tak. Tak, jestem zmęczona. No też. A i dużo żeśmy korbili z buta. Faktycznie, słuchajcie, bo no, w sensie skorby żeśmy dawali na eko, żeśmy jeździli w większości. Przygotowujemy się do grubszego projektu troszkę, ale o tym nie będziemy zdradzać, co tam planujemy. Tak więc kondycja się na pewno przyda. A tymczasem nad strumyka w Bielsku Białej, Wapienica. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć. Cześć.